Czy to dla Unii Europejskiej jest dobrze, że Cameron zostanie wzmocniony ze swoim eurosceptycyzmem, z tą niechęcią do pogłębiania integracji i tak dalej? Odejście Szkocji by go osłabiło. Czy jakby wzmocnił, dałoby większe szanse tej tendencji eurointegracyjnej. No, dla Camerona to jest dobra wiadomość, że on nie przegrał tego referendum, ale niestety on będzie prawdopodobnie w tarapatach. Dlaczego? W tym znaczeniu, że najpierw zignorował w ogóle sprawę, a później w ostatnim momencie spanikował, zaczął obiecywać Szkotom rzeczy, które jego własna partia nie za bardzo chce poprzeć. I tu bardzo wszystko zależy od tego, co się teraz stanie, prawda? Bo to jest dopiero jeden z etapów, który może zakończyć sprawę na dłuższy czas, a może być dopiero początkiem różnych perturbacji. Jakich? No przede wszystkim scenariusz jest jeden taki jak w Kubeku, że było referendum i sprawa przycichła. A tutaj niekoniecznie musi tak być. Sytuacja może być też taka, że Anglicy dojdą do wniosku, że właściwie nie ma sensu ani powodów dawać Szkotom kolejne przywileje i że... I zrobią w Anglii referendum na temat odłączenia z Szkocji. Często tak jest. Niech pan popatrzy na Czechosłowację. To Słowacy zaczęli mówić, że w tej Czechosłowacji to oni się nie czują równoprawni, że chcą z sobą rządzić. A Czesi w pewnym momencie powiedzieli, dobra. Jak wy chcecie, to idźcie. Podobne nastroje istniały w Anglii w ostatnich miesiącach. Poza tym sprawa... Znaczy, Anglicy zaczęli popierać secesję Szkocji, tak? No, nie wszyscy, ale coraz głośniejsze były argumenty mówiące, no słuchajcie, jak ci Szkoci rzeczywiście są tak nieszczęśliwi z nami, to możemy się obyć bez nich.